W tej partii młody zawodnik z Indii pokazał klasę. Pod presją czasu obaj zawodnicy nie do końca wiedzieli, co się tutaj dzieje. No i Magnus Carlsen przeoczył skoczek E6, teraz grozi wjazd na F4, król G1. No i właśnie ten skoczek mógł wskoczyć na F4, ale pod presją czasu Erigazi zdecydował się na wieża H7, co nie jest najlepsze, hetman E8. No i teraz należało obronić skoczka, ale ten od razu zbił na F3 i Magnus nawet tutaj złapał jeszcze remis. No ale pod presją czasu nie znalazł najlepszej opcji, czyli bicia na D3. Obawiał się prawdopodobnie, że zawodnik z Indii zbije na F2, z tego też powodu zagrał wieża D2. No ale teraz hetman E4 to forsuje wymianę hetmanów i koniec końców to czarny wygrywa, ponieważ tych pionków po prostu nie da się zatrzymać i teraz Magnus się po prostu poddał. No i to wyrównało wynik tego spotkania.